Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie zbliżają się wielkimi krokami. Tylko czasu na uświadomienie młodzieży, o co w tym wszystkim chodzi, wiele nie zostało. Jeżeli zdecydujecie się startować, możecie być głosem nie tylko swoim, ale swoich koleżanek i kolegów. Możecie mieć znacznie większe pole do popisu. No jedyne to jest to, co słyszałam, no, że jest i nie interesowałam się tak nigdy zbytnio tym. Dlatego burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski postanowił osobiście aktywnie włączyć się w promowanie szkolnej samorządności. Wybory są jak najbardziej zbliżone do wyborów tych, nazwijmy je, seniorskich, czyli tych wyborów samorządowych organizowanych już przez Państwową Komisję Wyborczą. Kalendarium wyborcze jest przedstawione we wszystkich szkołach. Do 16 października młodzież może do swoich koordynatorów w swoich placówkach zgłaszać chęć startu w wyborach, a same wybory 25 października. Wizyta w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie była ostatnią z zaplanowanych. Łącznie przeprowadzono 11 spotkań w 11 szkołach. Cześć, dzień dobry. To otwiera drzwi do wielu nowych rozwiązań w danej szkole, jak i poza nią. Czy uważasz, że dzięki takiej Młodzieżowej Radzie Miasta może się dużo zmienić w szkole, dla uczniów? Zdecydowanie tak. Jeżeli będą działać tam osoby w naszym wieku, one myślą podobnie do nas, będą realizować podobne plany do naszych? Myślę, że tak. Dlaczego warto być w Młodzieżowej Radzie Miasta? Jak wygląda jej działalność i informacje na temat trwającej kampanii wyborczej? To główne z omawianych zagadnień. Do aktywności zachęcał Benjamin Krawczyk. Możecie decydować o tym, co wydarzy się w waszym mieście poprzez rozmowy z burmistrzem, z radą miejską, z starostą, ze wszystkimi osobami, które mają wpływ na to, jak wygląda nasza przestrzeń. Członek Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, radny w Młodzieżowej Radzie przy Parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży, asystent społeczny poseł Katarzyny Królak. Człowiek bardzo zaangażowany w sprawy społeczne mimo młodego wieku. Zachęcamy młodzież do tego, żeby aktywnie uczestniczyła w tych wyborach, żeby te wybory były konkurencyjne, żeby młodzież chciała się angażować, chciała działać w naszym mieście. Młodzieżowa Rada Miasta współpracuje nie tylko z burmistrzem, ale także z Radą Miejską, z Samorządem Starostwa Powiatowego i Gminy Ostróda, co daje wymierne korzyści. Dobrym przykładem jest tego projekt skateparku, który został już złożony. To był nasz postulat, żeby coś takiego pojawiło się w Ostródzie. Ten projekt został złożony, czekamy ciągle jako miasto na decyzję. Innym przykładem może być to centrum młodzieżowe, które ma powstać w Ostródzie. Ściśle nad nim teraz współpracujemy. Pomysł powstania Centrum Młodzieżowego to wynik przeprowadzonych ankiet z młodzieżą. Prace nad tym projektem są intensywne i nie jest wykluczone, że od przyszłego roku miejsce to faktycznie powstanie. Dlatego pamiętajcie, wybory do Młodzieżowej Rady Miasta 25 października. Oddajcie głosy na odpowiednie koleżanki i odpowiednich kolegów. I powiem wam teraz, że to wszystko, co zrobicie dziś, to się tak może wydawać, że to jest takie nieistotne. Ale uwierzcie mi, że to, jak dziś zasiejecie, to będzie to, co w przyszłości zbierzecie.